Dzień dobry moi drodzy, to co trzymam w rękach to nowiusieńki zestaw słuchawkowy dedykowany graczom od Corsera, mianowicie HS65 Surround. Headset kosztujący poniżej 380 zł, no zobaczmy co potrafi, bo być może będzie on dla Was naprawdę interesującym rozwiązaniem. Lecimy! Przyznam, że gdy teraz, na jakiś czas po premierze, mam już nowe słuchawki Corsair w rękach, jestem delikatnie uspokojony, bo pierwotna wycena była w moim odczuciu niezbyt ciekawa. Szybko jednak dostałem maila od niejakiego wujka rozpędzika z informacją, że kwoty będą różne i tak oto za najwyższy model, czyli HS65 Surround, zapłacimy startowo 379 zł. Całkiem, jak zestaw z mikrofonem, a przy okazji mamy również dorzuconego dongla na USB i broszurę papierową, bo to w zasadzie wszystko, co dostajemy w żółto-czarnym pudełku. Na starcie kwestia bardzo subiektywna, ale muszę ją pochwalić, mianowicie moim zdaniem te słuchawki prezentują się naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie pod kątem estetyki. Są w kolorystyce czarnej i białej. Jedyny taki mankament, który gdzieś tam szpeci całą konstrukcję, to ten mikrofon, który jest niestety przyczepiony na stałe, no wolałbym konstrukcję definitywnie wypinaną. I to jedna z dwóch rzeczy, która uderzyła mnie bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Mikrofon przymocowany na stałe, pod którym zagospodarowano dosyć spory otwór w lewej słuchawce. Jaka jest druga rzecz? Brak odpinanego kabla. Oczekiwałbym jednak, aby w tej cenie przewód można było odpiąć sobie od tak i wymienić na inny w razie usterki. Cała reszta zaskakująco przyjemna. Tworzywa lekkie, ale bardzo ciekawe w dotyku, gładkie. Kapsuła w centrum udekorowana aluminium, no i logo marki. Brak podświetlenia, słusznie zupełnie, bo po co to komu. Zawiasy wraz z elementem prowadnicy są metalowe. Wyłącznie góra pałąka to plastik, podbity pod spodem miękką ekoskórą i w moim odczuciu dostateczną ilością pianki, aby w żaden sposób nie kolidować z naszą głową. Generalnie trudno tutaj w samym korpusie odnaleźć jakieś wyraźnie słabsze punkty, które należałoby rozpatrywać jako ujma, a już szczególnie gdy całość jest bardzo giętka, elastyczna i nie wydaje żadnych nieprzyjemnych dźwięków, żadnego skrzypienia, trzeszczenia. Regulacja jest skokowa, sztywna i raczej nie będzie Wam sprawiać problemów, jeżeli raz wybierzecie jakieś ustawienia, to później z Wami pozostaną. Moi Państwo, jeżeli chodzi o nawigację, generalnie na lewej słuchawce mamy przede wszystkim rolkę, która działa z dosyć niewielkim oporem, więc musicie mieć na uwadze, że o przypadkową zmianę nie trudno, ale jednocześnie jest to rolka zmiany głośności, która nie ingeruje w dźwięk systemowy, działa ona bezpośrednio na słuchawki, a to już spory plus. No i mikrofon. Mikrofon, który oczywiście przy podciągnięciu do góry ma taki charakterystyczny przeskok. W tym momencie jest on nieaktywny, natomiast jeżeli go opuścimy, no to staje się on aktywny. I wydaje mi się, że warto by było tego mikrofonu posłuchać, tym bardziej, że jest czego posłuchać, więc sobie te słuchawki delikatnie wyreguluję. No i sprawdźcie sami, jak ten mikrofon brzmi. Powiem szczerze, że to jest definitywnie jeden z najprzyjemniejszych mikrofonów, jaki miałem ostatnio okazję usłyszeć. Zresztą nie tylko ja, ale również moi rozmówcy, którzy mocno chwalili jednostkę w HS65 Surround za to, że głos jest czysty, jest przyjemny. Ja w 100% się z tym zgadzam. Jeżeli chodzi o reprodukcję, no definitywnie lider w tym budżecie do 400 zł, a może nawet i wyżej, trudno będzie znaleźć słuchawki oferujące ciekawszy, czystszy, przyjemniejszy mikrofon bez żadnych szumów, bez żadnego przesadnego robotyzowania głosu, że tak powiem. Posłuchajcie sobie jeszcze szumu. No i myślę, że test mikrofonu mamy zakończony. Oczywiście warto zaznaczyć, że w aplikacji możecie również włączyć odsłuch tego mikrofonu. Jeżeli jest taka potrzeba, można to zrobić. Zresztą nie tylko tutaj HS65 robią mega pozytywne wrażenie. Chodzi o wygodę, o której też mogę powiedzieć bardzo dużo dobrego. Okolice 280 g na głowie rozkłada się fantastycznie. Pałąk ma płaskie wypełnienie, więc nie jest generowany jeden punkt nacisku. Wszystko rozkłada się bardzo równomiernie. Nauszniki również bez zarzutu oferują fajną sprężystość zestawu, chociaż jak mam być szczery, im szersza głowa, tym większy nacisk, szczególnie pod uchem, powinien się pojawiać, więc jeżeli macie trochę większą głowę, miejcie to na uwadze. Niemniej wracając do nauszników, znowu są one bardzo miękkie, obite dookoła skórą, ale kontakt głowy jest już z materiałem, więc jakaś potliwość w cieplejsze dni, a takie już się zdarzają, raczej nieobecna. Łyżka dziegciu w słoiku miodu, no nauszniki są owszem zdejmowane, ale korzystają z autorskiego systemu zaczepu, więc trzeba je przekręcić. Oznacza to nie mniej nie więcej tyle, że znowu jakaś wymiana, dobór własnych padów, no można uznać to w kategorii średnio realnych. Ogólnie sam charakter tych słuchawek, przynajmniej na ten moment, rysuje nam się całkiem pozytywnie, więc wypadałoby przejść jeszcze do dźwięku, który rozpocznę od wyszczególnienia specyfikacji. Przetworniki 50 mm, impedancje 32 ohmy, czułość 114 dB, no i sama rozpiętość od 20 Hz do 20 kHz oraz mamy wsparcie ze strony IQ i wydaje mi się, że to jest bardzo istotna sprawa.
I może na tym IQ się najpierw zatrzymajmy. Kwestia jest bowiem taka, że mając słuchawki podpięte poprzez dołączonego dongla, możecie przejść przez kilka różnych opcji. Oczywiście wśród nich wzmocnienie mikrofonu, czy też podstawowy equalizer z moim zdaniem dosyć przeciętnymi presetami. Najważniejszy jest jednak Sound ID, którym kursor się chwali i muszę przyznać, w moim przypadku działało to całkiem interesująco. Program na bazie kilkuminutowego testu, podając wam różne formy ekwalizacji tego samego utworu, finalnie stworzy preset powiedzmy idealny. Może miałem szczęście, ale faktycznie to, co wyszło mi z inteligentnego narzędzia, było odsłuchem doprawionym pod moje prywatne oczekiwania. Natomiast wyjściowo słuchawki grają same z siebie bez dodatków OK. Są lekko bardziej gęste niż się spodziewałem w dole, ale generalnie nastawiając się na rozgrywkę, nie czułem jakiegoś zmęczenia dźwiękiem. Może delikatnie zbyt przejrzyście prezentuje się góra, w sensie szczegółowość jest odpowiednia, ale momentami zbyt ostrawa. Właśnie Sound ID po konfigu mi ten profil wyeliminowało. Po prostu udało mi się scharakteryzować brzmienie bliższe moim potrzebom. Ogólnie profil po wyjęciu z pudełka definitywnie wpada w wariant V-ki, która ma być stosunkowo efektowna i taka de facto jest. Przy czym warto wspomnieć, że brzmienie tutaj opieram o dostępną przejściówkę. Jack zabrzmi bowiem zgodnie ze źródłem i jak mam być szczery, na Integrze tutejsze słuchawki jakoś mnie nie zachwyciły. Wówczas przynajmniej u mnie odczuwalna była swoista kartonowość audio. Na telefonie już inaczej, więc mówiąc po prostu o Jacku, moim zdaniem poza USB od Corsera trzeba oprzeć te słuchawki o jakieś dosyć ciekawe źródło. Kolejna sprawa, dźwięk przestrzenny. Trochę taki z lekkim echem, sztucznym. Jak się użyje tego w grach, to można wybaczyć więcej, ale i tak sądzę, że audio brzmi jak w pustym pomieszczeniu, które dopiero co pomalowano. Dosyć podobny rezonans. Ale najważniejsze w moim odczuciu jest stereo, a to po dobraniu odpowiedniego presetu jest naprawdę bardzo ok, szczególnie w tym przedziale cenowym, a pamiętajmy, że jest tutaj również perspektywa na promocję. Ogólnie jest niezłe wykonanie, bardzo przyjemna izolacja, patrząc na to, że boki nauszników wciąż są z ekoskóry. Jest też wygoda i lekkość, przy czym wzrost dyskomfortu pod uchem może definiować wielkość waszej głowy. Jest też fenomenalny mikrofon, co do tego chyba wszyscy się zgodzimy, oraz Sound ID, które moje prywatne oczekiwania spełniło, chociaż wydaje mi się, że jeżeli za pierwszym razem powiedzmy wykreowany profil wam nie podejdzie, to warto przejść do ustawień jeszcze raz i jeszcze raz, aby sprawdzić, co innego zaproponuje wam właśnie aplikacja. Tak naprawdę z pewnych przeciwwskazań, bądź też bardziej tego, co musicie mieć na uwadze, decydując się na HS65 Surround, no moim zdaniem te słuchawki trzeba traktować jako jedność z tym oto elementem dołączonym do zestawu. On trochę się rysuje niestety i to już u mnie dało się zauważyć, przynajmniej na przybitkach, bo jest on zrobiony z błyszczącego plastiku, ale generalnie dzięki niemu dostajemy funkcjonalność, no i poza tym znacznie przyjemniejszą jakość dźwięku. Z takich rzeczy, których trochę tutaj mi brakuje, no odpinanego kabla, natomiast sama konstrukcja bardzo wygodna, no i muszę przyznać, że za 379 zł startowo jest to całkiem fair deal w tym momencie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać również w przecenach, ale generalnie decydując się na HS65 Surround pod kątem typowo gamingowym, no uważam, że nie jest to inwestycja, którą jakoś przesadnie się rozczarujecie, szczególnie jeżeli zależy wam nie tylko na samym odsłuchu, ale również bardzo, ale to bardzo przyjemnej komunikacji zamkniętej w jednym kompaktowym urządzeniu. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o HS65 Surround. Jak podoba wam się nowa propozycja od Corsera, piszcie pod spodem, no i nie zapomnijcie polubić tego filmu, jeżeli wam się spodobał, oraz subskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Cześć!